Siemaneczko, witam bardzo serdecznie. W dzisiejszym materiale chciałbym Wam opowiedzieć o trzech sposobach, w jaki możecie realizować backend w aplikacjach Next.js. Dostaję sporo pytań dotyczących, jak się komunikować z CMS-em, jak się połączyć z bazą danych, jak w ogóle tworzyć backend w Next.js-ie i mam wrażenie, że ten temat do końca nie jest zrozumiany, więc stąd ten dzisiejszy filmik. Omówię te trzy sposoby teraz w sposób taki teoretyczny, pokrótce, jak to w ogóle działa, kiedy używać każdy z tych sposobów, a później szybko Wam pokażę w praktyce, jak można to zrobić wewnątrz już kodu Next.js. Oczywiście, jeżeli macie do tego jakieś pytania, jeżeli coś będzie niejasne, no to macie do dyspozycji sekcję komentarzy. Możecie też wpaść na Discorda, link macie w opisie do tego nagrania. Tam jest kanał związany z Next.js-em, gdzie w wolnej chwili odpowiadam na wszelkie jakieś pytania i niejasności. Więc pierwszy taki sposób to jest oczywiście zrobienie endpointa w folderze pages/api. I tam tak naprawdę dodajemy nowy plik, dodajemy w tym pliku funkcję i ta funkcja staje się od razu naszym backendem. Więc w momencie, gdy przeglądarka bądź jakiś inny program wywoła ten endpoint, no to nie zwracamy wtedy całego interfejsu użytkownika, nie zwracamy tam reaktowych komponentów, nie zwracamy tam HTML, Mela, CSS-a, JS-a i tak dalej, tylko zwracamy na przykład JSON albo jakiś tekst, który może zostać wykorzystany przez właśnie klienta. Więc jest to typowy backend, tak jakbyśmy pisali w Express.js, po prostu mamy funkcję, która przyjmuje dwa obiekty, jeden to jest request, drugi to jest response i możemy wykonać logikę biznesową i zwrócić ją do naszego klienta. I to w całości jest wykonywane po stronie serwera. Oczywiście możemy się tam komunikować z bazą danych, możemy się połączyć z WordPressem, możemy wykonywać jakąś logikę biznesową bezpośrednio na serwerze, mamy dostęp do file systemu, więc w tym endpointie pages/api robimy taki tak naprawdę pełnoprawny backend, tylko trzeba oczywiście później zwrócić na to uwagę, że no, w momencie, gdy już wdrożymy naszą aplikację na serwer, no to musimy skonfigurować Next.js-a w taki sposób, żeby on nie działał w ten sposób w pełni statyczny, czyli to polecenie Next Export, ale musimy po prostu w tle mieć działający serwer, bo inaczej Next.js po prostu nie będzie w stanie nam serwować tej logiki biznesowej z folderu API. Oczywiście tam, gdy robimy te endpointy, mamy w pełni dostęp do request response, więc możemy ustawiać headery, możemy na przykład sprawdzać statusy, ustawiać ciasteczka, możemy nawet dodawać middlewary, więc jak najbardziej taki pełnoprawny backend tam możemy zrobić. No dobra, ale w Next.js-ie mamy jeszcze dwie inne metody, które troszeczkę się różnią. Kolejna z tych metod to jest get server side props, czyli w momencie, gdy ktoś wchodzi na stronę naszą w Next.js-ie, na przykład twoja domena.pl/ na przykład sklep, no to być może chcemy czasami wygenerować stronę za każdym razem dynamicznie. Czyli w momencie, gdy ktoś wchodzi na tą stronę, chcemy na przykład odpytać bazę danych i dopiero później zwrócić do klienta stronę z interfejsem użytkownika, to wtedy możemy jak najbardziej użyć get server side props. I też za chwileczkę Wam pokażę, jak to wygląda, jak to działa. Generalnie myślę, że jest to najczęściej stosowane przede wszystkim do takich podstron, które nie są indeksowane przez roboty. Czyli jeżeli macie jakiś dashboard dla użytkownika i każdy użytkownik ma inny dashboard i ten dashboard wyświetla się w kontekście danego użytkownika zalogowanego, no to oczywiście nie ma sensu tego generować statycznie. Nawet nie da się tego wygenerować statycznie w wielu przypadkach. Więc wtedy korzystamy z get server side props i tutaj to się różni od API, od tego pierwszego podejścia tym, że no już zwrotka do klienta, no to jest pełnoprawna strona z komponentami, z HTML-em, z CSS-em i tak dalej. Nie jest to JSON, tylko jest to po prostu zwrotka, ale zanim po prostu użytkownik dostaje tą stronę, możemy wykonać na serwerze jakąś logikę, czyli możemy odpytać bazę danych, możemy pobrać dane z WordPressa, możemy
możemy skomunikować się z jakimś CMS-em, możemy zaciągnąć jakieś dane z naszego file systemu i później te wszystkie dane zgrupować na przykład w propsy, tak? I te propsy wstrzyknąć już do komponentów reactowych, które zostaną wysłane do użytkownika w przeglądarce. Więc mamy dwa sposoby już omówione i teraz trzeci, get static props, to już jest taki typowy sposób, gdy budujemy strony w sposób statyczny i tutaj możemy odpalić logikę po stronie serwera, po stronie naszej maszyny, która buduje nam tę stronę, tylko uwaga, możemy to zrobić tylko i wyłącznie w momencie, gdy budujemy nasz projekt, czyli na przykład mamy wiele różnych podstron, które przedstawiają nam jakieś produkty, tak? Czyli na przykład mamy 10 tysięcy podstron z produktami w sklepie i za każdym razem, gdy budujemy nasz projekt na nowo, no to generujemy te strony i mamy możliwość skomunikowania się z bazą danych, z innymi usługami, z WordPressem, z jakimś CMS-em, z jakąś bazą danych sprzedażową. Możemy to wszystko zrobić, tylko robimy to tylko i wyłącznie raz w momencie budowania. Czyli puszczam builda, po kolei te 10 tysięcy stron się buduje, na każdej stronie na przykład jest odpytywany jakiś tam serwerek i to, co zostanie zwrócone, to, co zostanie przez nas ustalone, że chcemy korzystać z tego na tej statycznie budowanej stronie, wstrzykujemy do tych komponentów React i gotowe, sprawa załatwiona. To się wykonuje tylko raz, więc też jest to pewnego rodzaju backend, tylko no, za każdym requestem, za każdym razem jak ktoś wchodzi w przeglądarkę, nie jest ta logika biznesowa po stronie serwera wykonywana, bo ten kod, który mamy w tej funkcji getStaticProps nie jest w ogóle dodawany do tego builda, do tego kodu, który nasz klient dostaje do przeglądarki. No i teraz jak byłem na projektach związanych z Next.js-em, to taki najczęstszy błąd nowicjuszy jest taki, że w momencie, gdy mamy na przykład funkcję getStaticProps, to bardzo wiele ludzi próbuje wtedy korzystać z endpointów z pierwszego punktu. Czyli mamy na przykład endpoint do pobierania produktów, napisaliśmy sobie go w pages/api, zwracamy JSON-a, który ma produkt, który ma listę produktów, albo robimy endpoint, który zwraca nam konkretny produkt. No i często ludzie robią tak, że w tym funkcji getStaticProps odpytują ten endpoint, co nie ma sensu oraz w wielu przypadkach nie zadziała. Nie zadziała dlatego, że często w momencie, gdy budujemy projekt, nasz serwer nie chodzi, więc ten endpoint nie działa. A po drugie, nie ma sensu komunikować się z endpointem po HTTP, ponieważ w tym getStaticProps w momencie budowania możemy w pełni korzystać z logiki po stronie serwera, więc możemy bezpośrednio walić do bazy danych, możemy bezpośrednio sczytywać coś z jakichś innych zasobów, więc korzystanie w tym przypadku z tego /pages API nie ma najmniejszego sensu. Więc mamy trzy sposoby, mam nadzieję, że nie zakręciłem, mam nadzieję, że mniej więcej jest to jasne, kiedy co trzeba używać. A teraz pokrótce Wam to pokażę w praktyce, jak te trzy sposoby działają. Mamy folder pages, mamy podfolder API, tutaj sobie tworzymy plik na przykład getusers.js i tutaj po prostu musimy wyeksportować funkcję, która przyjmuje dwa parametry, request response. I możemy sobie tutaj zrobić jakąś zwrotkę, na przykład zrobimy response status code 200, response na przykład JSON i tutaj możemy zwrócić na przykład message hello world. Zapisujemy sobie. Widzicie, że bardzo prosty sposób, oczywiście możemy tutaj robić bardziej zaawansowane rzeczy, możemy się tutaj połączyć z bazą danych, możemy odpytać jakiś zewnętrzny serwis, możemy połączyć jakieś dane, możemy przyjąć jakieś dane od użytkownika, bo mamy tutaj też dostęp do obiektu request, więc możemy tam przekazywać jakieś query stringi. No i na przykład tutaj widzicie, że już mamy tą zwrotkę zwróconą. Oczywiście możemy się z tym endpointem w dowolny sposób łączyć. Możemy też sobie na przykład przekazać tutaj jakiś parametr, czyli na przykład param, możemy sobie zrobić, żeby był request, query i na przykład param w ten sposób.
zapisujemy i tutaj możemy na przykład przesłać jakiś parametr, na przykład Artur. Więc widzicie, jest to pełnoprawny backend, możemy tam przesłać jakiegoś JSON-a, możemy tam przesłać formularz z naszej aplikacji i jakoś to obsłużyć i zwrócić tutaj użytkownikowi. I to się przydaje właśnie, jak chcecie na przykład szybko sobie zrobić jakąś apkę w Reakcie i chcecie mieć do tego jakiś prosty backend, obsłużyć płatność, wykonać jakąś logikę, no to Next.js do tego super się nadaje, bo po prostu możecie to zrobić, nie musicie odpalać jakichś dwóch projektów, konfigurować Expressa i tak dalej, tylko możecie to wszystko zrobić w jednej aplikacji. Kolejny sposób na wykonanie kodu po stronie serwera i zwrócenie wyników do klienta to funkcja getServerSideProps i sama nazwa tej funkcji myślę, że nieźle tłumaczy to, co ta funkcja robi, czyli po stronie serwera budujemy propsy i przekazujemy je niżej do interfejsu użytkownika. I getServerSideProps przydaje się mega, gdy chcecie zrobić w swojej aplikacji jakiś widok, na przykład dla aktualnie zalogowanego użytkownika. Oczywiście taki widok nie ma sensu go renderować statycznie, bo każdy użytkownik ma inny widok. Zwykle też są to jakieś dynamiczne dane, więc za każdym razem, kiedy macie potrzebę coś takiego zrobić, to korzystamy z getServerSideProps i wtedy ten kodzik będzie wykonany za każdym razem po stronie serwera, gdy ktoś wejdzie na stronę menu. I teraz Wam to udowodnię bardzo prosto, robiąc bardzo profesjonalną metodę, jaką jest console log. I tutaj sobie możemy napisać test get server side props. Możemy też tutaj sobie na przykład to wylistować, zapisujemy to i teraz zobaczcie, ten kod wykonuje się tylko i wyłącznie po stronie serwera, czyli jeżeli otworzymy sobie tutaj serwerek i wejdziemy sobie tutaj na stronę, o, tu mam jakiś brzydki błąd, oczywiście nie chciałem go tutaj Wam pokazać, no i widzicie, że to wykonuje się tylko i wyłącznie po stronie serwera, tutaj oczywiście w konsoli tej klienckiej nic nie mamy. No i tutaj po stronie serwera tak naprawdę zwykle robimy coś, zbieramy to w propsy i te propsy przekazujemy niżej, tak, żeby ten komponent reactowy wiedział, co tak naprawdę ma wyświetlić. Więc tutaj oczywiście możemy się w prawdziwym świecie połączyć z bazą danych, natomiast teraz na przykład zrobimy sobie, już nie będę czasu waszego tracił, nie będziemy się łączyć z bazą danych. Takie rzeczy już bardziej zaawansowane będziemy robić na warsztacie z Next.js-a. Jeżeli cię interesują warsztaty, możesz się zapisać na wydarzenie online albo uzyskać dostęp do nagrań, także w opisie do tego filmu możecie to znaleźć. A tymczasem zrobimy sobie tutaj na przykład products i zrobimy sobie jakiegoś tutaj jakąś tablicę, na przykład name, margarita, price, na przykład 13 PLN, i tutaj możemy sobie zrobić jakiś na przykład kolejny produkt i na przykład ten produkt możemy sobie nazwać calzone speciale, bardzo lubię calzone, 22 zł i zwracamy to w formie, zwracamy sobie te produkty do propsów i tu oczywiście możemy te propsy przechwycić niżej w tym komponencie i sobie je z konsol logować, products i teraz zobaczcie, wchodzimy sobie na tą stronę i mamy tutaj tablicę, która już widzicie, że tak naprawdę w pierwszym renderze mamy od razu te produkty, ponieważ za każdym razem, gdy wchodzimy na tę stronę, to te dane są nam tutaj przekazywane z serwera i oczywiście tutaj możemy odpytać WordPressa, pobrać te produkty, zajrzeć do naszej bazy danych, możemy cokolwiek tutaj zrobić i oczywiście tutaj możemy sobie napisać zwykły kod w Reakcie, więc na przykład możemy sobie zrobić products, map, prod i możemy sobie na przykład zwrócić paragraf i na przykład prod name
i na przykład cenę prod price. Możemy sobie tutaj zwrócić. I widzicie, że mamy tutaj w pełni komunikację. Więc to tyle, jeżeli chodzi o serwer, get server side props. Pamiętajcie o tym, że zwykle, kiedy tylko możecie, to nie używamy get server side props, bo to zmusza Next.js-a, żeby ta logika po stronie serwera była zawsze wykonana. Zwykle będziemy korzystać z opcji tej, o której mówiłem, czyli get static props, bo zwykle chcemy jak najwięcej rzeczy wygenerować statycznie, ale w niektórych sytuacjach nie ma to sensu albo nie jest to możliwe, więc wtedy korzystamy z get server side props, a w takich sytuacjach, jak na przykład mamy takie menu i ono rzadko się zmienia, to oczywiście możemy to zrobić z użyciem get static props. No i tutaj różnica jest bardzo subtelna, bo tak naprawdę jedyne, co musimy zmienić względem tej funkcji get server side props, to jest get static props. To widzicie, że te produkty dalej są generowane, tylko teraz tak naprawdę ciężko jest to pokazać w opcji deweloperskiej, bo oczywiście w opcji deweloperskiej, jak teraz zmienimy sobie tutaj kodzik, to widzicie, że ten produkt został od razu dodany. Jednak w sytuacji, gdy już działamy w wersji produkcyjnej, to Next.js wykona ten kod, ten getStaticProps dla podstrony menu tylko i wyłącznie raz w momencie, gdy przebudujemy nasz serwer. Czyli może, żeby na przykład Wam to zademonstrować, zróbmy sytuację taką, że po prostu wstrzymam ten serwer, czyli zrobimy sobie yarn build. I teraz zobaczcie, strona menu została wygenerowana raz i teraz jak odpalimy sobie serwer yarn start, zobaczcie, mamy tylko calzone specjale i na przykład jeżeli tutaj załóżmy, że zmienimy te dane teraz, tak? Jeżeli po prostu wprowadzimy tu jakieś dane na nowo, albo na przykład zmienimy coś w bazie danych, a tutaj w tym miejscu odpytywaliśmy bazę danych, no to musicie pamiętać o tym, że oczywiście Next.js na to nie zareaguje, bo ta funkcja została wykorzystana tylko raz. Więc tę funkcję używamy w momencie, gdy mamy dużą liczbę produktów, dużą liczbę podstron do wygenerowania w sposób statyczny i pamiętamy o tym, że w momencie, gdy chcemy po prostu przebudować tę stronę, to musimy odpowiednio to skonfigurować i tym się w zasadzie różni get static props od get server side props, że ten get server side props jest wykonywany po prostu za każdym razem, gdy wchodzimy na tę stronę. Więc taka jest różnica. Rozumiem, że te rzeczy są troszeczkę zagmatwane, troszeczkę niejasne, kiedy co używać, ale jeżeli jesteście zainteresowani, żeby dowiedzieć się więcej szczegółów, żeby mieć takie szkolenie od początku do końca, jak się robi aplikacje z użyciem Next.js, to w opisie do tego nagrania znajdziecie link do moich warsztatów z Next.js. Można sobie się zapisać, uzyskać dostęp do wydarzenia online. Razem będziemy to wszystko kodować. Natomiast jeżeli ktoś nie ma czasu, to można też uzyskać dostęp do nagrań i po prostu dostać nagrania, notatki i kod i cały ten materiał razem ze mną sobie przerobić w dogodnym dla siebie czasie. Więc to wszystko, co na dzisiaj przygotowałem. Jak macie jakieś pytania, to dawajcie w sekcji komentarzy. Jeżeli materiał Wam się podobał, będę wdzięczny za łapkę w górę. A tymczasem nie przedłużam i życzę udanej reszty dnia.